Jaka będzie przyszłość studentów medycyny, którzy zdecydowali się na studiowanie na uczelniach, które nie mają akredytacji na prowadzenie takich zajęć? Nikt nie chce zostawić na lodzie tych studentów, zapewniają przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, która zrzesza większość uczelni publicznych w Polsce. Problem pojawił się po decyzji byłego ministra edukacji, który uznaniowo stwierdził, że te uczelnie mogą kształcić przyszłych lekarzy, mimo że nie spełniają wymogów Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Magda Sincewicz. W Polsce kształcą się tysiące studentów na kierunku lekarskim, nie tylko ci pochodzący z Polski. Ci z krajów całego świata kształcą się na uczelniach publicznych za pieniądze, studiują w Polsce, a potem wracają do siebie. To ich miejsce mogliby zająć studenci ze szkół, które nie posiadają akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Taką receptę na wyjście z sytuacji widzi Naczelna Izba Lekarska. Gdyby uczelniom zrekompensować tą utratę, to one mają miejsca na to, żeby zwiększyć nabory na polskie studia. Tylko jest to wtedy kosztem tych studentów anglojęzycznych, którzy uczelnie, mówiąc wprost, wstrzymują. To można rozwiązać tak, że zamiast tych studentów będzie płacić państwo za szkolenie polskich studentów. Tylko tu się wszystko po prostu rozbija o środki finansowe. Jednak nie tylko o nie, ale także o to, kto i w jaki sposób ich szkoli. Dlatego w ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych z udziałem wiceministra zdrowia Wojciecha Koniecznego i dyrektor Departamentu Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia Małgorzaty Zadorożnej. Nikt nie stoi na stanowisku, żeby tych młodych ludzi, no, którzy zawierzyli i być może zostali oszukani, no, żeby ich zostawić na lodzie. Wszystkim nam tak naprawdę zależy na poprawie sytuacji zdrowotnej w Polsce. Jednym z tematów posiedzenia była postulowana przez samorząd lekarski zmiana przepisów zmierzających do zamknięcia kierunków lekarskich, które nie spełniają odpowiednich wymogów i otrzymały negatywną opinię komisji. Taka decyzja w trudnej sytuacji postawiłaby Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej i filię Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bielsku-Białej. Niestety przedstawiciele tych uczelni nie znaleźli dla nas czasu, by sprawę skomentować. No nie wiedziałabym, co zrobić w pierwszym momencie, a później pewnie poszukałabym jakiegoś rozwiązania, tylko jakiego, no to musiałabym się już zastanowić. Pewnie bym wybrała jakąś inną uczelnię, tym bardziej, że medycyna to jest wymagający kierunek. Ofiarami tego sporu mogą zostać studenci. Na razie jednak żadne decyzje nie zapadły i jak się dowiedzieliśmy, ministerstwo dopiero diagnozuje problem. Sporo zamieszania w ogóle, jeżeli chodzi o te kierunki lekarskie. Mamy sporo skarg, które się pojawiają, w związku z czym to musi być zrobione spokojnie, tak żeby nie ucierpieli przede wszystkim studenci i kadra naukowa na tych nowo otwartych wydziałach, no ale z drugiej strony musimy myśleć, co będzie za kilka czy kilkanaście lat i kto będzie leczył Polki i Polaków. To muszą być rzeczywiście lekarze, którzy są przeszkoleni i nauczeni na odpowiednim poziomie i tego absolutnie trzeba pilnować. Podczas spotkania urzędników Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych pojawił się też pomysł, by stworzyć we współpracy z resortem możliwość kształcenia na nowym kierunku – medycznego asystenta lekarza. Bo przecież system ochrony zdrowia potrzebuje także osób, które wsparłyby lekarzy.